Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Negelo Quero z tej strony w kolejnym odcinku Gotika Trójeczki. Aktualnie jesteśmy w Lago, no i mamy tutaj pewien biznes. Póki co jeden taki, wiecie, ogólny, w którym musimy oczyścić, czy tam, nie wiem, ogarnąć tunele w Lago. No a druga taka kwestia to jest po prostu wyeksplorować i zapoznać się z tutejszym miejscem. Jak leci? Witam cię serdecznie, przyjacielu. Czym może ci służyć Siburnara? Wiedzący, znajdujący wśród poszukujących. Wszystko w porządku? Jak najlepszym. Słońce jest ciepłe, a piasek suchy. Życie nie mogłoby być lepsze. Chcesz coś kupić? Stary, dobry Sibur oferuje przeróżne towary. Co za gość? Paliłeś coś? Nie mów takich rzeczy. Pomyśl o tym jako o medytacji rozszerzającej świadomość. Nie uwierzyłbyś, jak nagle wszystko staje się takie proste. Znaczenie małego w wielkim, wielkiego w małym. Paliłeś? Tak. Chcesz trochę? Naprawdę dobry towar, mój przekręcający słowa przyjacielu. Przekręcający słowa. Widziałem przy twoim domu, Doc. Budujesz też łodzie? Nie. Stało się to dla mnie zbyt męczące. Wolę wypalić trochę ziela i budować w myślach. Niedawno tak się upaliłem, wymyśliłem niezwykle zmyślną łódź. Musiałem ją natychmiast narysować. Mógłbym dostać ten rysunek? Hej, to mój wynalazek. Przecież go tak po prostu nie oddam. Może jednak zdołam cię jakoś przekonać. Mam chyba pewien pomysł. Przynieś mi 5 futer białych wilków. Są chyba takie w Nordmarze. Żartujesz, prawda? Futra? Na pustyni? I to w dodatku z Nordmaru? Pewnie, przyjacielu. Nie masz pojęcia. Rozciągnąłeś się kiedyś nago na futrze i pociągnąłeś dymka? Musisz tego spróbować. To jak latanie. Próbowałem tego na różnych futrach, poza futrem białego wilka. Umowa stoi? Co się dzieje w Lago? Od kiedy przybył tu Rasul, wszędzie rośnie bagienne ziele. O innych sprawach pogadaj z Fabio. Tylko uważaj, to straszny sztywniak. Przyniosłem ci futra. Lepiej daj mi teraz ten rysunek. Wyluzuj. Najpierw sobie zapal. Stary Sibur dotrzymuje obietnic. Wierz mi, synu nieufności. Okej. To by było na tyle, póki co, jak widać. Ciekawy i śmieszny gość. Ciekaw jestem, czy ten Fabio tutaj to jest ten Fabio z Kronik Myrtany. Ale z tego co wiem lorowo, to no nie będę tutaj może zdradzał tajemnic. Ale ci, którzy grali, to wiedzą, co się z Fabio stało i gdzie on może teraz być. Czego tu pilnujesz? Nie twój interes. Aha. Ja nie, ale nic z tego. Okej. Skradasz się jak jakiś złodziej. Nieprawda. No ale przecież nie ma nikogo w środku. A nie, jest. Mag wody. Co jest? Dobra, Rasul. Co tu uprawiasz? Bagienne ziele. Przybysz. Czyste. Wspaniałe bagienne ziele. Proszę, spróbuj. Sprzedaję je też w paczkach. Jest wysoki popyt na ten towar. Nie strać szansy, by zabrać go ze sobą. Każdy, kto go raz posmakował, zapłaci fortunę, byle go tylko znowu zakosztować. Myślałem, że bagienne ziele rośnie na bagnach. Wszyscy tak myślą, ale rozejrzyj się dookoła. Rośnie szybciej, niż potrafię je spalić. Warunki są tu idealne.
mnóstwo słońca, świeże wiatry. Pyłki kwiatowe rozwijają się w tych warunkach doskonale. Co kilka tygodni mogę przeprowadzać kolejne żniwa. O ile rzecz jasna, do towaru nie dobiorą mi się krwiopijcy lub koczownicy. Krwiopijcy lubią bagienne ziele? Wygląda na to, że te skumbrie wiedzą co dobre. Już kilka razy traciłem przez nie moje zbiory. Sporo wiesz o roślinach. Nie tylko. Także o miksturach. Mieszkałem kiedyś w Ben Erai. Eusebio wiele mnie nauczył. Co wiesz o koczownikach? To łobuzy. Uwolnili niewolników i ukradli moje zbiory. Pewnie rozumiem to, ale kilku z nich stratowało moje rośliny. Przeklętniki! I nie uwolnili cię? Uwolnić mnie? Kto by się wtedy zajmował roślinami? Ja się nigdzie nie ruszam. Mam tu dość roboty. Może powinienem się zająć dla ciebie krwiopijcami? Stary, aż się bałem poprosić. Wiesz co? Jeśli uda ci się wypędzić te bestie, dam ci paczuszkę oryginalnego bagiennego ziela z lago. Ktoś, kto dla mnie pracuje, powinien mieć coś z życia. No, zapal sobie. Powoli, spokojnie. Te bestie bez twojego udziału niestety nie odlecą. No, widzicie, taki człowiek to normalnie skarb. Wiesz cokolwiek o więźniu? Poważne pytanie. Więc co wiesz? Wiem tylko, że Fabio nie życzy sobie żadnych kłopotów. Właśnie dlatego nie chcę, aby ktokolwiek o tym gadał. Więc nic nie wiesz? A co sobie myślałeś? Jestem tu ogrodnikiem, nie katem. Pokaż mi swoje towary. No i dobra, kolega tutaj za dużo nie ma. Poza... O! Paczką bagiennego ziela, której ma aż 5. Ciekawe. Tu jakaś nawet arenka chyba jest. Co? O co chodzi? Wiesz, kto jest waszym więźniem? Kto? Ja? Nie, nic nie wiem. Gadaj, kim jest wasz więzień, albo oberwiesz. Możesz mnie pobić, ale nie zmusisz mnie do gadania. Na pewno? Hej, walczę na arenie. Oberwałem w życiu nie jeden raz. Zresztą chyba nie muszę ci tego mówić. Więc wsadź sobie te swoje groźby. O ty. Co chcesz w zamian za zdradzenie mi tożsamości więźnia? Wiesz, nie ma nic, co mógłbyś dla mnie... Ale zaraz, czekaj. Fabio, nie chciałbyś przypadkiem, żebym... co on chciał? Żebym... Przestał palić zielsko? A, teraz pamiętam. Miałem się zająć topielcami na wybrzeżu. Więc przynieś mi skóry i szpony topielców. Powiedzmy, po 10 sztuk. Pokażę je Fabio, a w zamian zdradzę ci imię więźnia. Zgoda? Gdzie mogę znaleźć topielce? Na wybrzeżu. Wystarczy się przejść po okolicy. Jest ich tam pełno. A jeszcze jedno. Musisz mi przynieść wszystkie trofea naraz, bo zapomnę, ile mi już dałeś. Zacię, co tu robisz? Najchętniej niczym. Czemu miałbym cokolwiek robić? Człowieku, ziele bagienne rośnie tu dosłownie wszędzie. To spełnienie moich marzeń. No to... Dobra, chodźmy jeszcze pogadać z tym całym Fabio. Ło, to on? To org jest. Co tu robisz? Wielka świątynia w Bensali została zaatakowana. Skradziono artefakty. Dolok kazał mi je odnaleźć. Co, sądzisz, że w Lago są jakieś artefakty? Nie, Mora, ale jest tu ktoś, kto może coś o nich wiedzieć. A kto to taki? Fabio złapał Morę. Jeśli coś wie, wszystko nam wyśpiewa. Znasz się trochę na walce, prawda? Wystarczająco, żeby nauczyć cię paru sztuczek, Mora. Okej. Wiesz, kim jest więzień? To Mora. Znasz jego imię? Ile mor, tyle imion. Nie pamiętam ich wszystkich. Rozmawiałeś już z więźniem? Tak, ale nic nie powiedział. To twardy starzec. Rozumiem. Może Watras? Nauczysz mnie walki?
No ciekawe, ciekawe. Tu jest kuferek jakiś. Gdzie jest ten cały Fabio? No bo... A tu może jest. O, jest i on. Czego tu chcesz? Zgubiłeś się? Zjawiają się tutaj tylko niewolnicy i koczownicy. A ty nie wyglądasz na niewolnika. Przysłał mnie Sancho. Czyżby? A czego tym razem chce ta nadęta świnia? Chcę wiedzieć, gdzie jest jego złoto. Zaglądałeś do tunelu? Co się stało? Koczownicy porwali wszystkich niewolników. A bez niewolników nie będzie żadnego złota. Przekażę mu to. Tak, zrób to. Jeśli chce swoje złoto, niech sam popracuje kilofem. A ty, co robisz na tym odludziu? Ja? Jestem tu szefem. No dobrze, moi chłopcy nie należą może do elity. Mam kilku strażników, orka i wiecznie naćpanego gladiatora. Ale do cholery hodujemy tu najlepsze bagienne ziele na całej pustyni. I mam ogrodnika. Zuben ma ogrodnika? Albo król Robar? Nie sądzę. Rozumiem. Wszystko w porządku? Zostaliśmy zaatakowani. Jak sądzisz, wszystko w porządku? Znów spokój? Tak, ale to cisza przed burzą. Na czele koczowników stał Shakior. I założę się, że nadal jest w okolicy. Macie tu jakąś arenę? Jasne. Wykopaliśmy specjalną norę. Jeśli zechcesz walczyć, daj mi znać. Masz więźnia. Dokładnie. Mam więźnia. I dopóki to ja mam klucz, nikt nie będzie z nim rozmawiać. Kim jest twój więzień? Stanowi ogromne zagrożenie. Nie, nie powiem ci, kim jest mój więzień. Zbyt wiele osób już to wie. A teraz przestań wreszcie wtykać nos w cudze sprawy. Co wiesz o tym całym Shakiorze? Niewolnicy nazywają go lwem. Niektórzy twierdzą nawet, że nie jest w pełni człowiekiem. Że to druid. A ty w to wierzysz? Widziałem go w walce i uważam, że to świetny wojownik. Tak, miał lwa u swego boku, ale to nie znaczy, że jest niepokonany. Co zrobimy w sprawie Shakiora? Dopóki jest w pobliżu, nie zaznamy spokoju. Musi zniknąć. I to na dobre. Chcę walczyć na arenie. Jasne. Możesz walczyć z grubuzem albo mamukiem. Więc chcę walczyć z... Nie, to tak nie działa. Najpierw musisz wygrać z mamukiem. Potem zmierzysz się z grubuzem. Pozwól mi walczyć z mamukiem. Dobrze. Bardzo proszę. Ale nie wiem nawet, czy mamuk w ogóle nadaje się do walki. Od kiedy Rasul zaczął hodować to zielsko, przez cały czas chodzi naćpany. No cóż, nic mu się nie stanie od paru kuksańców. Postaraj się zaciągnąć go na arenę. No i dobra. Tylko sobie to zapiszemy, bo nie chcę ogólnie spać ze względu na to, że mam timer na zadania. Zmierzymy się na arenie. Co? Na arenie? A nie wolałbyś sobie zapalić? Dość już wypaliłeś. Hej, spokojnie, ojcze irytacji. Dalej, jazda. Chyba nigdy nie byłeś naćpany, co? Ojcze abstynencji. Skoro nie chcesz wejść na arenę, będziemy się bili tutaj. Dobra, dobra, już idę. Jestem taki zestresowany. Ha, masakra. Pokaż, co potrafi. No i pięknie. Aż mu broń poleciała do góry. A, więc mamuk dostał od ciebie lanie. Ale zaraz, czy ty w ogóle zapłaciłeś za tę walkę? No, nie zupełnie. Cholera, ciągle o tym zapominam. Nic dziwnego, że wysłali mnie na to odludzie. Nie pozwolę, żeby to się powtórzyło. Chcę walczyć z grubuzem. Hej, ten ork jest naszym gościem i sporo zapłaciłem, żeby mieć pewność, że tu zostanie.
Jeśli zdołasz go pokonać, będzie mnie to kosztować jeszcze więcej. I to ty za to zapłacisz. To znaczy, że nie mogę tu nic wygrać? Ale oczywiście, że możesz wygrać. Całą paczkę doskonałego bagiennego ziela. Chcę walczyć z gruburzem. Dobrze, ale załatw to bezpośrednio z nim. I pamiętaj, nadal jest mi potrzebny. Dobra. Dawaj to grubuza. Grubuza arbuza. Dobra, wypijemy sobie może tutaj miksturkę. Zagryziemy stekiem. Walczmy na arenie. Naprawdę tego chcesz, Mora? Zapłaciłem za to. Zapłaciłeś, żebym spuścił ci lanie? Taka głupota zasługuje na karę. Walczmy. Grubus, ale arena właśnie jest tu, a nie tam. Ło, co tu się wydarzyło teraz? Jaki skubany! Co to było? Ale mi kombo wyrąbał. Dobra. Szybkie wczytanko i jazda jeszcze raz. Nie spodziewałem się, że tak zaatakuje dziwnie. O skubany, co odwalił. O Jezu, to dopiero z nim. No ale nieźle, nieźle, zaskoczył mnie tutaj, muszę przyznać. Nic tu nie ma. Dobra. Wracajmy. Dobra. Idziemy do grubuza. No i dobra. Człowieku, łeb mi pęka. Jesteś wreszcie zadowolony? To była dobra walka. Tak. A przynajmniej dla jednego z nas. Położę się teraz na trochę. Przydać się. Nikt mnie nie pokona, Mora. No ale jak zadanie anulowane? Przecież to on wylazł, nie ja. Znaczy w zasadzie ja go wypchnąłem. Jezus. Ale dobra, bo przynajmniej jest osłabiony trochę. A dobra, chyba jednak niekoniecznie. No i super. Pokonałem grubusa. Tak, jasne. Proszę, weź tę paczkę bagiennego ziela. Jest warta więcej niż przypuszczasz. No i fantastycznie. No dobra, a gdyby to bagienne ziele dać temu całemu Gonzalesowi? Co się tak skradasz? Jeszcze pogadamy z tym ziomutkiem tutaj. Pewnie jakiegoś ekspa dostaniemy. Och, Mora, dobry z ciebie wojownik. Jakby to powiedzieli asasyni? Jesteś synem walki, Mora. No i superowo. Dobra, teraz zajmiemy się topielcami i krwiopijcami. No i więcej zadań co prawda tu nie będzie, chociaż jest w sumie ten więzień do uwolnienia. O Jezu. Wzdłuż wybrzeża, tak? Chyba niekoniecznie.
Oni gadali, gdzie to tutaj mogą być te całe wszystkie właśnie topielce. Przynieś mi, o, dobra, gdzie mogę znaleźć na wybrzeżu. Wystarczy się przejść po okolicy. No to nie, no musiałbym przepłynąć na drugą stronę chyba. Dalu nie zebrałem do Lago. Ciekawe, czy jest w ogóle. O, co to? Tak płytko? O, jakaś jaskinia. Serio? Tam to w ogóle już chyba Myrtana jest. Znaczy, nie Myrtana, tylko... No, dokładnie. Dostałem za coś 20 expa, nie do końca wiem za co. Okej. No dobra, znalazłem coś, ale tu niczego nie ma. Dziwne. Chociaż dobra, bo tutaj mapy nie wyciągnę. No wyłaź rzecz z tej wody. No właśnie, wzdłuż wybrzeża, no ale to bym musiał tamtędy. A te kropielce raczej będą na dole, aniżeli u góry. Chyba, że po tej stronie też coś znajdziemy. No nikogo nie widzę. Kuferek jest. Dobra. Nie no, jak na złość, nie ma tutaj żadnych tych. Nie ma tutaj żadnych topielców. Dobra, w takim wypadku przepłyniemy sobie na drugą stronę szybciutko. No i myślę, że tam ich będzie znacznie więcej niż po stronie Warantu. Chociaż już słyszę, że coś dużego tu łazi. O Jezu. Aha. Nie wiem, na jakiej podstawie on atakuje do tyłu właśnie. Ten łuk coś w ogóle im zrobi? Niezbytecznie dużo. O Jezus.
Aha. Gargulec w ogóle tam jest, co jest? No dobra. Szybki zapis. No trochę ich jest dużo. Dobra. Jeszcze dwa. No dobra, jeszcze nie dwa, jeszcze tutaj coś jest. Dobra. Ogarnięte. Tarcza paladyna. Tutaj oczywiście za dużo nie znajdziemy ciekawego. Zardzewiały miecz. Mamy też tutaj ołtarzyk. Beliarze. Beliara. Daj mi moc życiową, no. Punkty życia weźmiemy sobie. Plus 40. No i co? I gdzie są te topielce? Bo ich tu nie widać. Ale tak, no przejdźcie wzdłuż wybrzeża, nie? Dobra, jakieś przedmiotiki tu leżały. No i co? Dzida na drugą stronę. Z powrotem do lago. Masakra. No trudno, będzie się trzeba po prostu górą, tak jakby, nie wiem, przejść czy coś, bo no jak widać tutaj jest wybrzeże, ale na dole raczej nie uraczymy żadnego jakiegoś, powiedzmy, tam topielca, nie? Jeszcze jest kwestia też tych krwiopijców, o których mówił tutaj ten ziomek. Dobra, powiem tak, jak tu już jestem, to zapiszę to, żeby się zaraz nic nie odwaliło, bo ostatnio jakiegoś crasha miałem. Nie chciałbym znowu dymać z drugiej strony. Przez ten bezkres wód. Okej, mamy szakale, tu chyba jest też ten tunel.
Ja pierniczy nie wierzę. Dobra. No i co? I mamy tutaj te żyły złota. Pytanie brzmi, czy to w ogóle jest ten tunel. Sobie pokopiemy teraz trochę. Miksturki uzdrowienia bym musiał porobić. Dobra, dwa złote kolejne. No i dobra, to by było na tyle, niczego więcej tutaj nie ma. Szakale kolejne. No i co? I wystarczy, że się przejść wzdłuż wybrzeża. To raczej do wybrzeża nie należy, bo to jest, bym powiedział, góra. No ale cholera wie, może one tu będą u góry. O właśnie. Fajnie by było, jakbym jeszcze coś widział ogólnie. Dobra, coś jeszcze łazi tutaj. Żebym zaraz nie spadł. Albo żebym się nie natknął na jakiegoś w ogóle tego cieniostwora. Dobra, wyciągnij łuk. No ale widzę, że nic się tutaj nie podświetla, żaden topielec ani nic. Bo ogólnie 10 skór na pewno nie było. No dobra, mniejsza z tym. Chodźmy do tej lagi teraz. No muszę sobie zdobyć kamień teleportacyjny. No i też przy okazji możemy w drugą stronę wybrzeża pójść. W sensie górami oczywiście, może tam będzie parę kolejnych, że tak powiem, topielców. Dobra, wypiszę to. Chociaż, o Jezus, nie, to za wysoko jest. Zdecydowanie za wysoko. O, tu są. O, ilu ich tu jest. Skubane, co mnie w ogóle... Aha. Fajnie, że ja w ogóle mogłem wstać się z ziemi. No ale dobrze, że to zapisałem ogólnie. Bo by było mały surprise. Dobra, czy ja mam co tutaj do jedzenia? Mam gulaszek, super. Jeden z Texon, albo nie, dobra, potrawka z chrząszcza. I mikstury wytrzymałości, poproszę. Dobra, teraz się mogę iść z nimi napieprzać. No tylko jest problem, że tam jeszcze te krwiopijce są.
No, to mi jeszcze tylca leją. Okej. No i dobra. Aha. I on mnie trafił. Jest kolejny krwiopijca. Problem niestety tkwi w tym, że... Kurde. No jest ciemno i nie widzę. Raczej, Boże, ciemno jest pozasłaniane i nie widzę. Okej. Trochę was jest dużo, nie ukrywam. Dobra, muszę sobie tu zejść. Dobra. Szybciutko odtrutkę. Dobra. No i mamy to. O, jest. Już po krwiopijcach. Więc moje następne żniwa są bezpieczne. Weź paczkę bagiennego ziela. Ojcze rozluźnienia. Ojcze rozluźnienia, o Jezu. No i dobra, teraz jeszcze chodźmy do tego właśnie... bakacza małego. Pytanie brzmi, gdzie on jest. Niech to szlak. Czego chcesz? Oto trofea stopielców. Dzięki, stary. Niezły z ciebie zawodnik, A teraz gadaj, co wiesz? A co byś powiedział, gdybym nawet nie znał tożsamości naszego więźnia? Nic bym nie powiedział. Po prostu zrobiłbym ci wielką, wielką krzywdę. Tylko żartuję, stary. Więzień jest magiem wody. Jest w dość podeszłym wieku. Nazywa się Watras. O, strzeliłem. No, to teraz wiesz już wszystko. Widzisz? To nie było takie trudne. Ale uważaj. Jeśli Fabio dowie się, że ci powiedziałem, obaj będziemy w tarapatach. Dobra. Zapiszmy to. Oczywiście powiemy, Fabio. Wiem, kim jest twój więzień. Naprawdę? I kim według ciebie jest? To Watras, mag wody. Świetnie. A skąd to wiesz? Tak było napisane na starej kamiennej tabliczce. Bardzo śmieszne. Spadaj stąd i zrób dla odmiany coś pożytecznego. Okej. Której części nie zrozumiałeś? Idź. Potrzebuję odpowiedniego klucza. No dobra, gdybyśmy to teraz wczytali i zobaczymy, czy ta druga opcja w czymś nam tutaj, w czymś nam pomoże. Nie dość, że ci... Gdybym go zabił, brakowałoby mi jednego wojownika. Nie stać mnie na to. Otaczają mnie idioci, ale są mi potrzebni. No cóż, przynajmniej mam ogrodnika. No dobra. Niech to szlak. No ale dobra. Chcesz? On na mnie zwróci teraz uwagi. Więc bardzo dobrze. Dobra, no to co? Póki co nie zrobimy niczego, bo nie potrzebujemy klucza, jak było widać, do otwarcia. Teraz natomiast jedyne co, to możemy po prostu zakończyć ten odcinek, a w kolejnym wrócimy do poprzedniej osady i oczywiście dokończymy sobie tam te zadanka, które mamy. W sensie nie będę tutaj akurat zabijać tych właśnie
koczowników, ale po prostu przywrócę tutaj, znaczy oddam zadanie pracy dla Sancho. Zobaczymy, czy tutaj coś ciekawego wyniknie z tego. Jakieś zadanie dodatkowe, czy coś tego typu. Nie wiem, zobaczymy. Póki co, dzięki za uwagę. Do zobaczyska.